Jeżeli chodzi o gest Kozakiewicza, no to on w filmie mówi, że był to gest, który wynikał z jego sportowej złości, z jego tam tej stadionowej, tej irytacji, którą wzbudziła nieprzychylna mu sowiecka publiczność. Natomiast na okoliczności społeczno-polityczne były takie, że ten gest został zinterpretowany jako odważny gest polityczny. Może nawet przez Rosjan został zinterpretowany jako rodzaj pewnej prowokacji politycznej. No i myślę, że w pewnym momencie Władysław Kozakiewicz jakby dostrzegł tę społeczną interpretację swojego gestu i no jakoś powiedziałbym, próbował ją wykorzystać, prawda, żeby wzmóc zainteresowanie własną osobą. Tak to odbieram. Ale nie widzę w tym nic takiego zdrożnego, no bo to jest pewien element autopromocji po prostu. Tak, i tam nawet pojawia się chyba taka ilustracja, że właśnie, że na podium stoi razem z Wałęsą i Wojtyłą. Co pewnie też zrobiło z niego trochę innego rodzaju, nie chcę mówić celebrytę, ale właśnie innego rodzaju sławę. Ja myślę, że to już się wszystko działo troszkę poza nim. On już na to nie do końca miał wpływ, już nie mógł tej lawiny zatrzymać, którą częściowo niechcący uruchomił. No i jeszcze mogę więcej dodać, no. Myślę, że dobrze się stało, że ta lawina ruszyła, bo ona tak tchnęła takiego pozytywnego ducha w serca Polaków. Często spotykam się z taką opinią, że jednak Kozakiewicz dał nam siłę do dalszego trwania w okresie, kiedy w Polsce było szaro i był brak perspektyw, ale z drugiej strony ci, którzy Kozakiewicza lepiej znają, ale również historycy, oni jakby podważają tę tezę, że ten gest był czymś więcej niż tylko gestem sportowym. Raczej to taka interpretacja, że gest stał się później pewną ikoną, pewnym takim gestem rozpoznawalnym politycznie, to budzi ich tylko, to budzi ich rozbawienie. Także ten gest jest różnie interpretowany.